Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League, w odcinku z 11 sezonu, a ogólnie to już chyba 20 któregoś. Myślę, że taki standardowy cykl odcinka będzie, czyli zobaczymy sobie nagrody, ocenimy karnet, nagrody turniejowe, oczywiście nową mapę, nowe autko, no i to będzie tyle. Okej. Czy ja dostałem dwa tytuły za SSL-a? Ty no, mówię o dwóch tytułach, ja żadnego nie dostałem. Dobra, straszny skam, ale dobra, mniejsza w to. Dobra, nie wiem, na chwilę zgłupiałem, ale mamy już nagrody. Ogólnie w tym sezonie dostajemy nie tylko czapkę, ale również ślad pod opon. Z jednej strony są to dwie nagrody, fajnie, że jakby dali dwie, ale no spójrzcie na to. Nie wiem, czy ktokolwiek będzie to używał. Dajcie znać, jeżeli wam się podoba, ciekaw jestem, czy komukolwiek się to podoba, tak szczerze. No nie ma się tutaj co oszukiwać, jedne z bardziej bezużytecznych nagród moim zdaniem. Ale z rzeczy niebezużytecznych, to niebezużyteczny jest kotedek w sklepie. Także polecam go wpisać przed zakupem karnetu. Tutaj od razu sobie przejdźmy do tego karnetu swoją drogą. Konto premium, od razu nie opłaca się kupować tych dodatkowych leveli. I znowu licencjonowane auto, tym razem Nissan Silvia. Tutaj jest tak jakby stokowa, ale z tego co wiem, będzie jeszcze ulepszona wersja, nie wiem na którym poziomie, ale na pewno będzie. Oczywiście test tego samochodu pojawi się na dniach na kanale. Z tego co słyszałem, jest to hitbox hybrydy, więc no, sobie przetestujemy. Malowanie do tego auta, wiecie co, może wezmę inne kolory. No, od razu lepiej to wygląda. Ej, w ogóle w tym sezonie motywem przewodnim jest drift. I z tego co widziałem, są tak jakby fajne ślady chyba z potopon jako driftowe. Nie wiem właśnie, czy to są jako ślady z potopon, czy jako może boost. Ale fajne one wyglądają. Natomiast pewnie będą wam zasłaniały cały ekran, jeżeli będziecie ich używać, więc no. No, niestety czasami tak bywa, ale to jeszcze sobie potem przetestujemy. Jakieś dziwne te banery, dziwne też koła. O, bardzo szybko jest wybuch z bramki. Laserowe światło, no takie jakby neutralne. No, jak na 20 level, no to zawsze spoko. Skrzydlate kółko na dachu. Malowanie do Venona. To w darmowym karnecie akurat. Tutaj też standardowo przypominam, że na 110 poziomie, bodajże na 110 poziomie, a ewentualnie 120, zwracają wam się kredyty za zakupienie karnetu, więc jeżeli po prostu sporo gracie w gierkę, to opłaca się w sumie kupić Rocket Passa, bo macie te wszystkie przedmioty tak naprawdę za friko. Ej, fajne koła! Nissan Silvia, ej, w ogóle je można używać do innych samochodów? Ej, mega spoko są. Takich kółek zwykle brakowało mi właśnie w Rocket Passie. Szkoda, że struktura opony jest jakby taka se, chociaż i tak jest niezła. Ej, naprawdę mega spoko, zaskoczyłem się tak prawdę mówiąc. W końcu jakieś pozytywne zaskoczenie w karnecie, poza samym autem, które też jest fajne. Mam tutaj dziwne coś na maskę. Już na 35 poziomie mamy Nissana Silvia w wersji Rocket League Edition. Fajnie się prezentuje, chętnie sobie tym pogram w sumie. Te kółka, nawet też ciekawe, ale w sumie mi się mniej podobają. Petarda, albo nawet rakieta na jakątenka. Ej, mega spoko banner. Jakby bardzo ładny po prostu, jak ktoś jeszcze lubi Nissan. Nie no, po prostu jest bardzo ładny, podoba mi się. Jednak jest to ślad spod opon, chyba że będzie jedno i drugie. Ej, fajnie to wygląda w sumie jako ślad spod opon. Jeszcze zmienia kolor z tego co widzę tutaj. Ej, to jest fajny przedmiot, w ogóle jakiś ten sezon się wydaje nawet pozytywny. Koła co wyglądają, ej, też ciekawie. Ej, co jest w ogóle nie tak z tym sezonem? Czemu to są w miarę ciekawe rzeczy? Malowanie do Dominusa jako darmowe, te finishingi są średnie. Tutaj malowanie do Nissana, spoko, jakby niekoniecznie mój klimat, ale jest okej. Okay. Kolejne opony, które da się używać, czy tam koła. Flaming jak antena, no to może, nie wiem, jak wasza siostra gra w Rocketa, albo wy jesteście tą siostrą, to na flamingach się chyba pływa. Niektórzy na flamingach pływają, a wy możecie mieć to jako antenę. Koła są, no nie, no to jest fatalne akurat, to też. Tutaj macie fajerwerki z tyłka, czy tam, no jako dopalacz. Koła pinata, mam wrażenie, jakby one mi miały FPS-y zżerać ogólnie, ale... No nie wiem, generalnie średnie. Taki baner animowany w sumie jest okej, ale bardziej mi się ten ze Skyline'em, w sensie ze Skyline'em, z Nissanem Silvią podobał. Wuwuzela jako dźwięk silnika, nie chcemy tego słyszeć. To mi się też jakoś nie podoba. Taka obramówka, niby spoko z tym takim licznikiem prędkości, ale też mi jakoś nie siedzi. To też mi nie siedzi. Ej, jak te kółka będą malowane, to może być MVP. Brakowało mi właśnie w Rockecie, czy ogólnie w wielu grach wyścigowych, możliwości zrobienia innych felek z przodu i z tyłu samochodu. Ej, przecież to może być OP, jeszcze jakby się dało je malować, to już w ogóle byłaby super sprawa. Ale naprawdę, pod tym względem, zapowiada się bardzo dobrze sezon. W sensie, no po prostu zapowiada się sezon. Są fajne przedmioty w... O kurde, siwy dym. No nie, no to jest właśnie ten boost, który wam zasłoni cały ekran, jak będziecie grać. No zobaczcie, tak będzie wasza perspektywa wyglądała. No nie do używania raczej. Ale sobie oczywiście przetestujemy, bo jest to generalnie ładne,
ale no nie będzie to do używania. Kolejne malowanie do Nissana Sylvii. Ten decal może się nawet podobać. Jak się tutaj dobre kolory da, to jest nawet spoko. Te koła są dla mnie za bardzo trochę odjechane. I smoke show. Ej, autentycznie, czekajcie. Nie zeżarło mi to FPS-ów? A mam wrażenie, jakby zeżarło. Mam wrażenie, jakby to miało z 20 FPS-ów ta animacja. Ogólnie fajny wybuch, ale... Ale no mam wrażenie, że strasznie jest niepłynny. No i już później standardowe kolorowe przedmioty, może zobaczmy, czy są kolorowe... Nie, ten wybuch naprawdę, ja nie wiem jakim cudem to nie pokazuje, że to zżera FPS-y. Ale zobaczmy, czy są te fajne dwukolorowe, czy tam po prostu te koła, co tam mówiłem, że są spoko. No niestety do setnego poziomu nie mam ich jakby w dwóch kolorach, czy tam po prostu w innym kolorze. No nawet te koła mi się jakoś podobają, tak jakby następca ząb. Malowany na czarno? Te koła mogą być mega dobre. Tak jakby taka czarna dziura tutaj będzie. Ej, spoko sezon, spoko nagrody w karnecie, pierwszy raz od bardzo dawna. No ale dobra, pora zobaczyć jakie nagrody są za turniej. Nie, co za koks decal? Autostrada chyba z niemieckiego to jest. I spoko to wygląda, w sensie w grze może to nie będzie taki ładne, ale mega spoko motyw. Jakieś sobie autka jeżdżam. Czekajcie, co to jest? Maruder, Octane i Breakout? Nie wiem, ciężko ocenić, tak to mi szybko lata. Ej, ale mega spoko. Co się stało z tym sezonem, że są naprawdę ciekawe przedmioty? Wybuch? Nie wiem, może ze mną jest coś nie tak, bo też mi się nawet nieźle podoba. Dobra, sok z jednorożca, pomijmy ten temat. Te koła... No nie w moim stylu. To coś... No nie, nie, no dobra, wracam do siebie, ale nie no, to malowanie znowu może być chyba fajne, jak będą jakieś dobrze dobrane kolory. Te koła mi się nie podobają. Nie wiem, czy kiedykolwiek mi się podobały jakieś koła za turnieje. Te mogłyby być fajne, jakby struktura opony była inna. Tutaj jakiś płomienisty widelec. No nie, te koła są z jednej strony ciekawe, ale z drugiej strony takie, że nigdy tego nie będę używał. Nawet ciekawy tutaj baner. Malowanie do Dominusa, no to... Wiele to nie zmieni. Śmieszna antenka. Znaczy nie antenka, tylko topper. No i tutaj jak ktoś ma kota, to może sobie coś takiego zamontować. Ostatnie koła, moim zdaniem też średnie, ale koła w samym karnecie były bardzo fajne moim zdaniem, więc to już jest super sprawa, a tutaj nie wiem, to malowanie jest nawet spoko. W sensie mógłbym z takim sobie pojeździć, nie wiem czy w gierce będzie dobrze wyglądało, ale tutaj jest naprawdę pozytywnie. No i dobra, z tego co widzę nowa mapa nazywa się Estadio Vida i zobaczmy jak wygląda. Nie no, ogólnie? Tak szczerze? Kolejny sezon co jest bardzo fajny stadion, w sensie mega ładne jest to wszystko. Jeszcze tutaj, nie wiem, na górach jak Hollywood trochę? Nie, no dobra, tutaj może trochę odleciałem. Ale ogólnie? Mega spoko to wygląda. Fajny taki klimacik i przejrzysta mapa, co też jest ważne. Nie będzie tutaj piłka nam znikała w oczach. Niech jeszcze dadzą ten nowy silnik gry Unreal Engine 5 i już w ogóle będzie wpyty, ale... Nie no, mega ładne. Mega ładne. Zobaczmy jeszcze na najwyższych ustawieniach. No dobra, da najwyższe ustawienia. Widzimy tutaj trochę bardziej rozmazane jest wszystko. Takie światła, ale nie no, ogólnie? Naprawdę mega pozytywnie, fajnie to wygląda, fajnie się prezentuje. Nie no, moim zdaniem całkiem dobry sezon. Chciałem od razu tutaj z Bakesa zobaczyć ten nowy ślad spod opony boost, ale niestety jeszcze tego nie ma w Bakesie odblokowanego. No ale dobra, tak czy inaczej tak się prezentuje Nissan w gierce, oczywiście na dniach, tak jak wcześniej wspominałem, będzie jego test. No i dzisiaj bez przedłużania to by było już na tyle, dajcie znać jak oceniać nowy sezon, bo moim zdaniem wypada on, nie chcę powiedzieć, że najlepiej ze wszystkich, ale nawet możliwe, że jest taka szansa. Bo nie dość, że mamy fajne auto w karnecie, mamy fajny główny motyw, fajna mapa, to jeszcze nawet fajne są jakieś kółka w karnecie właśnie. Tak czy inaczej ja już nie będę przedłużał. Zapraszam was do zostawienia suba oraz lajka i bez przedłużania, elo elo. Fajny przedmiot, ej gul. Brakowało mi właśnie w Rokecie, czy generalnie w wielu grach sportowych? Ej, to jest fajny przedmiot, w ogóle nie wiem, ej, ale co się z nie stało? Niech jeszcze dadzą ten nowy silnik gry, no i później już standardowe kolorowane, no i później już standardowe tutaj kolorowane. Kurde, no mówić nie umiem.